No więc, moi drodzy, witam Was bardzo, bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu, w naszych kolejnych potłuczonych historiach. Bardzo się oczywiście cieszę, że znowu możemy się słyszeć i będziemy mogli przeżywać nasze wspólne historie. Kani, posłuchajcie, proszę, na początek, oczywiście, jak zawsze, paru komentarzy. Hania pisze tak. Słucham tej historii na słuchawkach, a obok mnie moja ośmioletnia córka. Koloruje sobie na tablecie kolorowanki. Jedynie na tablecie i w swoim specjalnym krzesełku może to robić, bo wystarcza jej do obsługi tego tabletu jeden palec. Córka ma mózgowe porażenie dziecięce czterokończynowe. Nie chodzi, nie siedzi. Jest całkowicie zależna od pomocy innych osób. Teraz jest już na tyle duża, że na pierwszy rzut oka widać, że jest niepełnosprawna. Ludzie często myślą, że skoro jest tak bardzo niepełnosprawna fizycznie. I ma pewne odruchy niezależne od jej woli, a wynikające z jej napięcia mięśniowego, to na pewno jest też niepełnosprawna intelektualnie. A to nieprawda. Często są w szoku, gdy Marysia, tak ma na imię, odezwie się i powie coś rzeczowo i na temat. Także u nas sytuacja odwrotna niż ojciec mówi: ciało jest bardzo niesprawne, ale psychika działa dobrze. Tak też bywa. Ostatnio często o tym myślę w taki sposób, że Pan Bóg chyba dał nam za trudne zadanie. Bo Marysia wszystko chciałaby robić tak jak inni, a my musimy jej uświadamiać, że tak się nie da. Często nie wiem, co mam jej odpowiedzieć, gdy mnie pyta na przykład, czy będzie umiała kiedyś sama zawiązać buty. Muszę jej powiedzieć prawdę, że niekoniecznie, ale w taki sposób, żeby za bardzo nie bolało. W dodatku w tym roku czekają ją dwie operacje bioder. Pierwsza będzie w czerwcu. Boję się, jak to przetrwamy, proszę o modlitwę, jak ktoś to doczyta. Kochana, bardzo cię ściskam, bardzo cię pozdrawiam. Marysię bardzo ściskam. Yy... Nie zgadzam się z tym zdaniem, że Pan Bóg dał nam za trudne zadanie. Aczkolwiek absolutnie oczywiście rozumiem, że tak to można odczuwać, tak to można przeżywać, nie ma w tym nic złego. Ale kochana Haniu, jeżeli Pan Bóg postawił Cię przed taką sytuacją, to też da Ci wszystko, daje Ci wszystko, co jest potrzebne, żeby to dźwigać. Bardzo się za Was modlę i bardzo, bardzo Was ściskam. Darek z kolei pisze tak. Moja żona nie zniosła mojej choroby. Choruje na depresję już ładnych parę lat. Rok temu stwierdziła, że się wyprowadza, bo nie ma siły tego dalej znosić i że nie wierzy, że kiedyś będzie lepiej. Pół roku później się ze mną rozwiodła, miesiąc przed szesnastą rocznicą ślubu. Grzecznie się na wszystko zgodziłem, obarczając się winą. Zostałem sam, kompletnie. Bo moją żonę uważałem za najlepszą przyjaciółkę, i swoje życie przez ostatnie lata opierałem w sumie na niej. Jakiś pół roku później dowiedziałem się, że to był tylko pretekst. Po prostu układała sobie życie z kimś innym. Chyba wolałem ten czas, w którym całą winę brałem na siebie. Nie każdy miał tyle szczęścia, co mąż autorki. Jestem sam, modlę się za żonę, biorę leki i czekam, aż to wszystko się skończy. Darku, tak bardzo cię pozdrawiam. Nie ukrywam, że jak czytałem, jak zacząłem, jak zacząłem czytać ten Twój komentarz, to miałem takie wrażenie, że to się skończy właśnie tym, że to był tylko pretekst. Oczywiście nie na kochani, to do końca oceniać, co człowiek może dźwigać, co nie. No właśnie. Darku, ściskam Cię, pozdrawiam Cię. Pan Bóg jest z Tobą. To się jeszcze poukłada, zobaczysz, bądź z nim. Pan Bóg jest z Tobą i ma dla Ciebie przygotowane dobre rzeczy. Choć rozumiem, że to bardzo trudne. Anetka pisze tak: Dzień dobry ojcze Adamie. Mam dwójkę dzieci i męża, u którego też prawdopodobnie na 99% on ma chorobę dwubiegunową. Ale co najgorsze, mąż tego nie widzi i nie chce sobie pomóc. Pomimo wszystko, ja go bardzo kocham i staram się rozumieć, choć psychicznie sama jestem wykończona. Pozdrawiam, Aneta. No tak dokładnie, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy, kiedy ktoś, no właśnie, nie chce się przyznać, kiedy ktoś nie chce, nie chce uznać, że, że ma problem. To dotyczy bardzo wielu rzeczy. Dopóki czegoś nie uznamy, dopóki nie jesteśmy w stanie w żaden sposób czegokolwiek z tym zrobić. Bardzo sianetko tylko modlę, żeby twój mąż zobaczył, że potrzebuje pomocy. Łukasz z kolei tak. Dziękuję ojcze Adamie za rekolekcję na południu Chicago w Palos Hills. Właśnie stamtąd wróciłem. Jak zwykle zawyżasz poziom, a Pan Bóg działa swoją mocą, posługując się tobą jak narzędziem, by otwierać serca i rozjaśniać, co zakryte. Warto było pędzić autostradą godzinę, by poczuć tchnienie Ducha Świętego. Do zobaczenia jutro. To oczywiście było już parę dni temu. Łukaszu, bardzo Cię pozdrawiam. Super, że byłeś na rekolekcjach. I w ogóle, kochani, te rekolekcje w Palos Hills, tam w Chicago, strasznie dobry czas i strasznie dobre miejsce. Bardzo się cieszę, że mogłem tam być. Mam nadzieję, że kiedyś się jeszcze tam zobaczymy. I, kochani, komentarz ostatni od Renatki, taki ujmujący. Drogi Ojcze, rozbawiło mnie Twoje stwierdzenie, że jesteś niepociumany. U nas na wschodzie polski ciumek oznacza całusa, a pociumany to po prostu pocałowany. A więc skoro tak doskiera ci w tym Chicago, że czujesz się niepociumany, to wracaj do nas, przyjedź na wschód, a tutaj obiecuję ci ciumasów, nie będzie końca. Pozdrawiam wszystkich Langustowiczów mocnym ciunkiem. Bądźcie wszyscy ciepło. Pociumani. Naprawdę nie wiedziałem, że ten ciumek to jest całus na wschodzie. To strasznie fajne, więc będę teraz myślał inaczej, kiedy mówię, że jestem niepociumany, taki niepocałowany. To ładne. Kochani, tyle wstępu, tyle naszych komentarzy na początek. Zapraszam na historię. Jak zawsze trudną. No, może jak prawie zawsze trudną, ale ważną. Tak jak chyba zawsze. Kochani, lecimy z czołóweczką. To są historie potłuczone. A to jest odcinek o Judycie, co mamą dla rodzeństwa została. Moi drodzy, moi mili, moi kochani, serdecznie was witam, bardzo was witam w tym naszym kolejnym spotkaniu. Bardzo się oczywiście cieszę na właściwą historię. I, kochani, zapraszam do jej wysłuchania. Nie jest dzisiaj historia długa, bo została tak dosyć skrzętnie opisana, ale kurczę, co to jest za historia. Kochani, posłuchajcie. Szczęść Boże, Ojcze Adasiu i wszyscy słuchacze przepięknych, wartościowych historii potłuczonych. Nie wiem, od czego zacząć. Uważam się za świeżynkę historii potłuczonych, bo mam za sobą dopiero kilka, ale po wysłuchaniu historii Kasi, co zgwałcona była, Postanowiłam, że spróbuję i tak się zastanawiałam, jak to spisać, ogarnąć jakąś tą swoją historię. Zacznę od końca, że jestem obecnie rodziną zastępczą dla swojego własnego młodszego rodzeństwa. Jak to wszystko się zaczęło, dlaczego nią jestem, to dojdziemy. Mam na imię, tu jest imię, ale może lepiej zmienić moje imię i zostawiam to Ojcu. Kochane, nazwałem Cię Judytą, tak często nazywam. Te z was, które jesteście tak niesamowicie silne. A ty jesteś Judytą. Jesteś tak niesamowicie silną wojowniczką. To wracam do początku. Mocny wydech i jedziemy. Odkąd sięgam pamięcią, to mieszkanie z rodzicami było usłane pasmem ciągłego lęku o każde jutro. Tato, chorujący na schizofrenię i mający problemy ze wzrokiem, mama, która ciągle narzekała na tatę, a łączyło ich w zasadzie jedno. Alkohol. Przy lekach, które brał tata, nie mógł pić, ale to nikomu jakoś nie przeszkadzało. Do pewnego momentu, kiedy zaczęły się awantury, kłótnie, oskarżenia, bicie i tak dalej. Zawsze broniłam swojej mamy, bo jak niedawno zrozumiałam, to ona mi przedstawiała tatę jako tyrana. Tak po tylu latach mogę powiedzieć, że uczucia i gesty, które wypływały ze strony mamy, były tylko po to, by trzymać jej stronę, bym była po jej stronie. Młodsza siostra jakoś była bardziej przy tacie, ale to pewnie dlatego, że moje relacje z tatą od zawsze, no nie były jakoś dobre, nie było nam po drodze. A może też dlatego, e, odrzucałam tatę w związku z tym, co się wydarzyło, jak byłam w piątej czy szóstej klasie. Czyli miałam jakieś 11-12 lat. Mieliśmy wtedy gospodarstwo. Przychodził czas letni, czyli w większości spędzaliśmy go w polu, żniwa i tak dalej. Przyjeżdżał do nas często w tym okresie brat mamy. Mieszkaliśmy w domu z dwoma pokojami. W jednym spali rodzice, w drugim spałam ja z trójką rodzeństwa. Mieliśmy łóżko piętrowe. Brat miał dwa latka, więc spał w łóżeczku. Było też dodatkowe łóżko, jak wujek przyjeżdżał, to na nim spał. W pewną noc wujek zawołał mnie do siebie. Poszłam, głupia ja. I to było. no nie wiem, jak mam to opisać. On zaczął mnie obmacywać, dotykać w miejsca, w które nie powinien. Jak to pisze, to chce mi się wymiotować i serce mi wali jak szalone. Nie mogłam uciec, trzymał mnie. Jak skończył, to kazał wracać do łóżka i nikomu nic nie mówić. Później, jak mnie wołał, to udawałam, że śpię, ale on i tak przychodził robił ze mną, co chciał. Pamiętam, jak pewnej nocy obudziłam się całkowicie naga i on był obok, też był nagi, a spała ze mną babcia, która przyjeżdżała, by też pomagać przy pracach w polu. Chcę nadmienić, że wszystkie te prace kończyły się upijaniem rodziców, babci i wujka. Alkohol był zawsze i wszędzie. Po, tych wszystkim, po tym wszystkim zaczęło się wtedy ze mną dziać coś, czego wtedy nie rozumiałem. Zaczęłam być skryta, cicha w szkole, mało lubiana przez kolegów. W szkole też mi średnio szło, ale po prostu wychodziły te nocne sytuacje związane z wujkiem i ciągłym upijaniem się rodziców. Nie potrafiłam jeść, spać. Nie chciałam chodzić do szkoły, bo nauczyciele zwracali uwagę, że ze mną coś jest nie tak. Wujek, który zaczął nas częściej odwiedzać, nie odpuszczał i robił to dalej. Zaciągał mnie do stodoły i tam. Kiedy znowu przyszedł do mnie w nocy, nastawał i zaczął. Ja wtedy uciekłam do Łazienki, pamiętam. Przyszedł i powiedział, żebym nikomu nic nie mówiła i dał mi dziesięć złotych. Taka przekupiona za dychę, naiwna ja. Chyba się wtedy przestraszył tego mojego nie. I zaczął nas odwiedzać jakoś tak rzadziej. Później przyjeżdżał, ale zachowywał się jakby nigdy nic nie było, jakby się nic nie stało. Po tym wszystkim zaczęły się konsultacje, najpierw z psychologiem, do którego byłam skierowana przez szkołę, później psychiatra, leki, diagnoza depresja młodzieńcza nikomu nigdy nie mówiłam o tej sytuacji z wujkiem. Czułam się jak zero, jak dno, które nie powinno istnieć. Samookaleczanie się Chciałam tym chyba uśmierzyć jakiś ból po prostu. Po tych lekach, które mnie strasznie otumaniały, nie wiem, ale jakoś udało mi się z tego wyjść, choć nie wiem, czy do końca w sumie. Mając 24 lata, nie miałam chłopaka na stałe, bo każde spotkanie wiązało się z okropnym strachem, że zrobi to samo co wujek. Niedawno, bo około rok temu, powiedziałam to mojej swojej, to swojej przyjaciółce. Pierwszy raz wydusiłam to z siebie. Trochę wcześniej była spowiedź, taka szczera, bo zazwyczaj to owijałam to wszystko, żeby nawet Boga oszukać, ale po niej na chwilę pojawił się pokój, że jestem kochana. W trakcie tej sytuacji z wujkiem ciągle trwały problemy z rodzicami. Mama pewnego dnia oznajmiła mi, że nie daje już rady i chce się wyprowadzić z domu, bo tata się po prostu nad nami znęcał. W pierwszej chwili, jak to usłyszałam, to jakoś się ucieszyłam, bo jak tata nie brał leków albo yy, pił alkohol. No to bił, poniżał mamę i zazwyczaj mnie, bo stawałam po jej stronie. Często uciekaliśmy z domu. Doszło do tego, że wyprowadziliśmy się do mieszkania w mieście wraz z mamą i już myślałam, że będzie lepiej. A tu mama poznała przez portal społecznościowy jakiegoś faceta i sprowadziła go do tego mieszkania. No i zaczęło się znowu. Alkohol, kłótnie, bicie. I to nie facet bił mamę, tylko tym razem było na odwrót to mama tego faceta biła. Po prostu jakaś masakra. Mieszkaliśmy tak niecały rok. Oczywiście jeszcze przed wyprowadzką był asystent rodzinny, kurator i te wszystkie inne sprawy. Po tym niecałym roku, po różnych jeszcze wybojach, naprawdę dużo się działo, między innymi po odwyku mamy, mieliśmy zamieszkać wraz z rodzeństwem i matką razem. Ale ona stwierdziła, że nie może tak żyć i oznajmiła mi za pomocą SMS-a, że się nas po prostu zrzeka czyli całej naszej czwórki. Ja wtedy miałam 17 lat, siostry 14, 12 i brat 10. Świat. Znowu legł w gruzach. Potem wszystkim udało się, że zamieszkaliśmy z ojcem, który, jak się okazało, kiedy brał leki, był takim tatą, jakiego chciałam mieć. Rodzeństwo zresztą też, ale po trzech latach bycia z nami on nagle zmarł. Wtedy, mając już dwadzieścia lat, mogłam podjąć się sprawowania opieki nad młodszym rodzeństwem. No i od tamtego czasu jestem mamą dla mojego rodzeństwa. Od tamtej pory udaje nam się w miarę normalnie żyć bez strachu, o każde jutro. Matko, oj, strasznie trudno to wszystko opisać, jakoś to wszystko streścić. Mam nadzieję, że za dużo nie namieszałam i opisałam to, co chciałam. Tak teraz myślę, gdzie w tym wszystkim była wiara. Ona zaczęła się, myślę tak naprawdę, od tej szczerej spowiedzi, jestem blisko Boga, choć ostatnio odezwała się znowu przeszłość i kryzys tej wiary. I pytanie, czy jestem tym szarym popiołem, czy diamentem jeszcze może nieoszlifowanym. Dziękuję Ci, ojcze, Adasiu, za te wszystkie historie potłuczone. Jeszcze trochę pewnie mi zajmie, by przesłuchać je wszystkie, ale przyciągają, wciągają i dają nadzieję, że nie jest się samym w tym, co trudne, ale i też radosne. Dlatego mam nadzieję, że je wszystkie przesłucham i będzie lepiej. Przytulam jak mogę Ciebie, ojcze, i wszystkich słuchaczy. Judyta. Koni <laughs> czasem mi się po prostu nie chce wierzyć, kiedy czytam te Wasze historie. Kiedy widzę, jak oczywiście tu tylko w paru słowach, ja wiem, że te słowa nie oddają tego, co się wydarzyło w życiu Judyty, ale to przez ile wy rzeczy przechodzicie, przez ile ludzie rzeczy przechodzą. No tu mamy nagromadzenie po prostu wszystkiego możliwego, nie? Aż trudno mi to ogarnąć umysłem. Kochana pierwsza rzecz Judytko znaczy wiem, jak masz na imię, chciałbym ci powiedzieć po imieniu, bo chciałbym, żebyś usłyszała swoje imię, no ale wiesz o co chodzi Judyto. Bo to też jest w sumie Twoje imię. Jesteś silna, jesteś piękna, jesteś dobra, jesteś kochana przez Boga. Nie ma w Tobie nic godnego pogardy, odrzucenia czy jakiegoś, nie wiem, niezadowolenia. Nigdy nie wolno Ci patrzeć tak na to, co się wydarzyło, co nie było Twoją winą, co nie jest Twoim wyborem, co było po prostu krzywdą, którą Ci wyrządzili ludzie. Kochana, nigdy nie myśl inaczej. Nigdy nie patrz inaczej. Jeżeli będziesz miała inne myśli, one pochodzą od złego. One pochodzą od złego, który próbuje te krzywdy, które się wydarzyły w Twoim życiu, wrzucić na Twoją głowę jako, jako właśnie Twoją odpowiedzialność, Twoją winę i tak dalej. Nie. Kochana, trudno mi sobie wyobrazić, jak to wszystko przeszłaś, jak to wszystko przetrzymałaś. Jeśli mogę coś radzić, to mam oczywiste rady, takie bardzo jasne, takie wydaje mi się, że bardzo oczywiste, ale pewnie może szczęście z nich korzystasz. Kochana, nie mam pojęcia, czy jesteś w tej chwili w jakiejś terapii. Tu pisałaś o tym, że byłaś u psychiatry i tak dalej. Ale kochana, myślę, że wiesz, że bardzo potrzebujesz terapii, nie? Nie dlatego, że coś z tobą jest tak w sensie, że ty jesteś jakaś, nie wiem, nieudana. Nie, tylko wyrządzono ci krzywdę i trzeba z tą krzywdą się uporać. Mam nadzieję, że po prostu jesteś w terapii. Mam nadzieję, że, że w ten sposób sobie pomagasz. Nie mam pojęcia też, co zrobiłaś z tą sytuacją, może jako dorosła osoba z tym wujkiem. Tu oczywiście to zależy od ciebie. Czy chcesz to jakoś wyciągnąć na światło dzienne, czy nie? Mnie, nie mnie to oceniać, yy, ale masz do tego pełne prawo. Masz pełne prawo dochodzić sprawiedliwości i tego, żeby ten, kto ci wyrządził taką krzywdę, został ukarany. Jeżeli taka będzie twoja decyzja, walcz o to, walcz o to. Kochana, bardzo też cię zachęcam, żebyś poszukała jakiegoś kierownika duchowego, dobrego, jakiegoś mądrego księdza, nie pierwszego oczywiście z brzegu. Nie mam pojęcia skąd jesteś, nie mam pojęcia gdzie to jest, ale jeżeli masz gdzieś w okolicy jakiegoś księdza, którym myślisz, że można zaufać, a jeśli nie, to pojedź gdzieś dalej do jakiegoś większego miasta, tam gdzie jest ktoś, kto właśnie, kto jest godny zaufania. Kochana, niech ktoś cię też poprowadzi duchowo. Tak, jestem przekonany, że bardzo potrzebujemy w takich sytuacjach oczywiście pomocy takiej ludzkiej, właśnie psychologicznej, terapeutycznej, ale prawdziwe rany to zasklepia Pan Bóg. Ale nade wszystko, kochana, Jesteś bardzo silna. Jesteś bardzo, bardzo silna. Nic cię nie złamie, nic cię nie pokona. Nic nie sprawi, że te wydarzenia będą, nie wiem, nie do przebycia, nie do przetrawienia, nie do pokonania. Tak, ja rozumiem, że one są trudne i absolutnie ich nie bagatelizuję. I pewnie będziesz musiała się z tym namęczyć jeszcze w życiu. Ale kochana, to wszystko można uzdrowić, to wszystko można naprawić. Z Panem Jezusem nie ma rzeczy, których nie można wyprostować walcz o siebie, walcz o siebie, nie pozwól, żeby to cię, to cię zamknęło. Bardzo ci dziękuję za to, że napisałaś. Naprawdę trudno mi sobie wyobrazić, co przeszłaś. mam ochotę cię po prostu wyściskać, przytulić, mam ochotę Ci pobłogosławić i to właśnie robię. Będę się za ciebie modlił i nigdy nie zwątp w to, jaka siła jest w tobie, bo jesteś Judytą, jesteś tą, która odcięła głowę Holofernesowi, czyli dowódcy, Nieprzyjacielskiego wojska i nic cię nie pokona. Jesteś tą, która tak jak Judyta uratowała swój naród, tak ty uratowałaś swoje rodzeństwo. I jeszcze uratujesz wiele ludzi w życiu. Siebie też uratujesz razem z Panem Bogiem. Pan Bóg jest z Tobą, Judytko, i Pan Bóg cię będzie prowadził. Jestem zaszczycony, że mogłem przeczytać Twoją historię i bardzo, bardzo, Judytko, Ci dziękuję. I najmocniej na świecie Cię ściskam. Jesteś wielka. Kochani, na dzisiaj tyle. Na dzisiaj tyle. Usłyszcie tę historię, usłyszcie te rzeczy. Usłyszcie to, Judy, to jest też o was. Bo wiem, że ogromna większość z was przechodzi jakieś trudne rzeczy. Zawsze konik jest jakaś historia. I potem czytam komentarze, nie? Do danej historii. To pod każdą historią, bez względu na to, czego ona dotyczy, nie? Jakich tam przeżyć, jakich trudności. No zawsze potem jest po prostu dziesiątki maili ludzi, którzy dokładnie to samo przeżywają, nie? To jest, kochani, piękne w tych historiach, że Wy macie podobne historie, że, że to dotyczy tylu ludzi, nie? Te wszystkie nieszczęścia i trudności. Wiem, jakie to trudne, kochani. Walczcie. Jesteście Judyty, Dawidy. Jesteście silni. Z Panem Bogiem wszystko jesteśmy w stanie przetrwać. Kochani, pamiętajcie, bądźcie dobrzy dla siebie, bądźcie dobrzy dla innych. Kochajcie siebie, kochajcie innych, a nade wszystko kochajcie Boga. Bardzo was wszystkich ściskam, bardzo pozdrawiam, bardzo błogosławie. Miejcie się, kochani, najlepiej proszę na świecie. Wszystkiego dobrego, ściskam was bardzo z Bogiem.